Dawaj, dawaj, dawaj. Wow, co on robi? Widzisz ty? On mnie złapał! On mnie złapał tym łukiem, uciekam! Uwaga! Nie padnę! 245 w głowę z nowego łuku, wow! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite! Moi drodzy widzowie, w końcu Epic Games wzięło się do roboty i wypuścili fajną aktualizację. Dokładnie 16.30, w której do gry został dodany nowy, egzotyczny łuk, który sobie dzisiaj przetestujemy. Za zadania karnetu bojowego możemy odblokować już teraz Nightmara. Do gry została dodana masa nowych skinów oraz nowa miejscówka, grota Batmana. Więc moi kochani, jeżeli się jaracie tak samo aktualizacją jak ja, strzelcie łapeczkę w górę, ponieważ łapka w górę jest wymagana do wzięcia udziału w konkursie, który dzisiaj organizuje na 100 zł PSC. Wystarczy, że w sekcji komentarzy napiszecie swój nick z gry Fortnite i do tego dopiszcie, jaki jest wasz ulubiony piłkarz. Wyniki konkursu oczywiście ogłoszę w następnym odcinku. Zapraszam jeszcze wszystkich nowych do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, bo lecimy może i w tym roku po 2 miliony. Zapraszam też wszystkich po obejrzeniu odcinka na pixyshop.pl po przekazackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Po zalogowaniu do gierki dostałem edycję skinu za darmo do maniaczki. Tak ona wygląda. Wygląda jak półgłówek. W masce i bez maski, oczywiście, że w masce wyposażamy. To odbieramy i zobaczmy, czy są jakieś zmiany w sklepie po aktualizacji. Nie, nic nie ma ciekawego, powrót na początek. Okej, moi drodzy, sprawdźmy sobie teraz karnet bojowy. Jak wygląda Neymar? Jest i Neymar. Mamy do wykonania różne zadania, na przykład zadania Neymara Juniora. Ukończ zadania epickie, okej, później mamy ukończ zadania epickie. A, nie, muszę odblokować te zadania, żeby móc odblokować. Emotka. Do tego mamy jeszcze lotnie. Okej. Może być, nie jest najgorsza. I oczywiście Neymar Junior. Tak jest. Bardzo fajny skin. Fani Neymara sikają po nogawkach, ale fajne, fajne mi się podoba. Lubię Neymara, więc propsik. Z tego co widzę, moi drodzy, jest coś z przodu. Zobaczcie, jest jakaś wysepka. I tam prawdopodobnie jest grota Batmana. No jestem mega ciekawy, jak wygląda ta nowa miejscówka. No i okej, moi drodzy, wylądowaliśmy i powiem wam tak. Nic tutaj ciekawego nie widzę. Może jakieś tajne wejście do groty Batmana. Może gdzieś pod wodą. Moi drodzy, rozwala wszystkie kamienie, które tutaj były. Rozwaliłem. I no niestety nie ma żadnego ukrytego wejścia do miejscówki Batmana. Coś mi się wydaje, że ona może dopiero się pojawić za tydzień, może w tym tygodniu, może jutro. O, zobaczymy, z pewnością to będzie się ta miejscówka pojawiała na dniach. Tu mam jeszcze kilka kamyczków, ale nie ma sensu, żeby ich rozwalać, bo i tak tutaj nic nie ma. Lecimy teraz sprawdzić nowy łuk. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemaneczko byku. Siema, witam. I jesteśmy na iglicy i tu jest chyba nowy boss, bo mam kroki, chyba że ty jesteś, Szaku. To ja jestem na samym szczycie. A na samym szczycie, ale tutaj jest gdzieś nowy boss. Bo go słyszałem. Jest! To jest chyba raz, ta! Dobra, z nowym łukiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Wow, co on robi? Widzisz ty? On mnie złapał! On mnie złapał tym łukiem, uciekam! Ja dziękuję, co to było? Dobra, biorę jakieś itemy szybko. Stary, ten łuk jest... To on, mam go. OP! On, stary, bije przez ścianę, widziałeś to? No to czekaj. No nikt. Nie no, przez ściany trafia, ła! Ej, co, jest, on ma super moce? Ten łuk jest taki OP, stary, teraz, to jest nowy. Nie bij mnie, no co ty robisz? Idź stąd! Leczę się, Marię, ja cię. On ma super moce, a to ty. Ła! Ła! No i dobra, zabił cię. Tak, zabił. Ja wygrałem. Dawaj ten łuk, łachmy to. Ale ile ma życia? 1000! Dziwna sprawa. Jest! W końcu! Co to był za boss? Ludzie święci! Łuk wybuchowy Raza! Mityczny! Wow! Okej. To było warto. Zbadaj. O, teraz w końcu widzimy obrażenia. 118 obrażeń. Ma taki zwykły zielony, ma ile? 52. To stary. Takim łukiem to ci od razu wyjaśniam. Chcesz bandaż? A, wejdź do tego budyneczku. Beniu. Jasne, dobrze, dobrze. Wejdź do budyneczku. Tak jest. Dobra, jestem. Zobaczymy, po ile biją odłamkowe. Okej, 20. 20. Jesteś, ale już... 20 po kilka razy. Tak, no bo 3 wypadają granaty. Uwaga. No. Nie padnę. 245 w głowę z nowego łuku. Wow. Potężny, potężny damage. No to stary, teraz lecimy po nowy łuk, który prawdopodobnie teleportuje się nim. Myślałem, że to jest ten łuk,
który ma raz, ale to chyba jednak nie jest ten. Lecimy teraz do Raven. Okej, moi drodzy, lecimy teraz po nowy łuk. Jesteśmy za Potnymi Piaskami, dokładnie w tym miejscu, koło koralowego kasztela. I mamy, tak, jest tutaj Raven i można od niej kupić, okay. Zobacz. Za 500 golda można kupić łuk niestabilny, tylko że my jesteśmy, wiesz co, na customie. I nie można tego kupić, czujesz to? Musimy lecieć na normalną gierkę, żeby go przetestować. Let's go! Chłopie, ale to jest w ogóle nowe zadanie. Patrz, masz coś takiego jak ujawnij przyszły krąg burzy. A, aktywuj szczelinę, ujawnij przyszły krąg burzy. No, ciekawe. No, tego nie było jeszcze. Stwórz płaszcz łowcy. Zobaczymy, czy ona jest mocna. Okej. Okay. Już wiemy, że na przykład z niej nie wypada ten łuk, więc nie próbujcie. O swój wilka, stwórz płaszcz łowcy. Kupujemy łuk egzotyczny. Mamy to, stary. Zobacz. Spójrz na to. Spójrz na to, jaki szyfito. To jest, kurczę, łuczek. Co on robi? Nie wiem. Może strzelić w ścianę. Aha, podpalił. Wypadamy z chaty. Dobra, wypadamy z chaty. Nie mam strzału w ogóle do niego, stary. Ja mam, ja ci rzucę. Chodź. Okej. Okay. Wiesz, co mi się wydaje? Czy innym strzela? Że ten łuk właśnie ma losowe strzały po prostu. Chodź tu do mnie. Nie wiem, gdzie ty jesteś. A, tu jesteś. Masz, byku. Dzięki za strzały. Tu już mam jakiś pistolecik. Dobra, uwaga. Robimy testa. Robimy testa. Czekaj, postawię o ścianę. I testujemy. Uwaga, testuję. Bum! Okej. Okay. Miałeś rację. Stinki. Dobra. Kolejna ściana. Teraz bum bum będzie. Ty, faktycznie, bo patrz. Biorę do ręki i już się zmienił, widzisz? Teraz będzie podpalający. Aha, trujący. Czyli stary, my po prostu wiemy, jaka kolejna jest strzała. I na przykład mam teraz, patrz, impulsa. Woo! Ej, no, co mogę powiedzieć? No, łuk, wszystko w jednym. Taki scyzoryk, można by było nazwać go. W sumie git, mi się podoba. No, tylko w zależności od sytuacji w meczu, nie? Jak ci się ułoży meczyk, będziesz potrzebował impulsowego, będziesz na HG. A no niestety będziesz miał tylko śmierdzący, to co zrobisz? Śmierdzącym się odbijesz? No co? Wszystkiego trzeba w życiu spróbować. No oczywiście, tak. Podsumowując dzisiejszy odcinek. Nowe miejscówki Batmana niestety nie znaleźliśmy. Mam nadzieję, że to nie był troll ze strony Leakerów, tylko naprawdę ta miejscówka się na dniach pojawi. Nowe łuki są naprawdę mega OP, biją bardzo mocno. Ten nowy łuk egzotyczny sobie przetestujemy na jutrzejszym live o godzinie 13. Ja sobie jeszcze dzisiaj off-stream oczywiście pogram na farmie trochę golda, żebyśmy mieli co robić na live. Już teraz wiecie, gdzie znaleźć można wszystkie łuki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiejszy odcinek jest taki nieco szybszy, ponieważ nie mam zbytnio czasu, żeby grać Fortnite. Więc moi kochani, widzimy się jutro na live. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixyshop.pl, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!